Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 3. Nie mam bladego pojęcia, jak ja ominąłem to miejsce, ale tutaj, tu już się zajęłem typiarzami, bo to odkryłem przypadkowo, jak szukałem tego wejścia do tego. O, tu mnie jeden umknął. Szukałem wejścia do tego, do przejścia do bossa, to kurde, znalazłem taką miejscówkę. Ja nie mam pojęcia, jak ja to ominąłem. Ale nie powiem, nawet było ciekawe słowo. Czy to? O, a nie, dobra. Nie, nieważne, okej. Niczego nie ominąłem, bo to jest dokładnie to miejsce, którego szukałem. Ono się przejść, nie wiem. Uważaj na prawo. Ta, dobra, okej, czyli jednak po prostu zrobię z siebie teraz idiotę. Super. Dobra, tam się szło po węgiel. Tutaj są więcej typiarzy. Dobra, jak się dostać na górę? To mnie ciekawi. Włócznia dusz, spoko. No jeszcze zdążył, nie wierzę. Dobra, leczmy się za to. Tym, a nie za to. Dobra, flaszka skupienia już zużyta. Ale raczej nie zamierzam dość mocno używać czaru, więc mnie aż tak nie zaboli. Tutaj jak się pegnę, to wrócę nie tam, gdzie bym chciał. Jakbyś na górę, kurczę. Bo na pewno jakoś się da. O, tu w ogóle coś jeszcze jest. Tym bardziej bym chciał tam wejść. Dobra, zobaczmy to tutaj. Normalnie zejście. A, i tu są normalne schody, okej. Dobra. Tu mamy przejście, tam nie ma nic. O, jest ziomek! Dobra, czy to jest nauczyciel? Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer, with plenty to share. However, what champion demands service without recompense? Clearly, you're not that sort of man. So you will make me a promise. That in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Well, can you assure me of this? Pewnie. Very well. You're no fool. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck, of Vinheim, Unkindled One. I shall teach you sorceries. We will learn together. It shall be like our very own school. No i pięknie. Poszedł do kaplicy. A, dobra, to jest zwykłe przejście. Ale super, fajnie, że to odkryłem, bo właśnie to był ten ziomek, którego tutaj szukałem. Niebieska pigułka z robaka, okej. Okay. Jeszcze miałem czerwoną, ale tego nie przeczytałem finalnie. A to raczej, ale to jest dość logiczne. To zwiększa wrażenie absorpcji obrażeń od ognia, a to od magicznych. Lecznicza pigułka ze zgniecionych insektów. Niebieska odmiana chwilowo wzmacnia absorpcję obrażeń od magii. W mroźnej dolinie pełno jest księżycowych robaków, dzięki czemu irytylańscy więźniowie, którzy ważą to lekarstwo, zawsze mają pod dostatkiem składników.
i tutaj pigułka z robaka, produkowali ją ewangeliści z katedry Głębin. Rozdawali ją później wiernym, by ugoić ich powodowane płomieniem cierpienia. Dobra. Intrygujące, nie powiem. Dobra. Zobaczmy, jaki boss mnie tu czeka. Bo to będzie chyba jakiś boss poboczny, mi się wydaje. Kryształowy mędrzec! Dobra, taki... Partyzan widzę. Gdzie mam? Kurwa, mi się chyba... O co chodzi z tym takim zielonym tym? Z tym niebieskim? O! Ogrony są świetnie! Chyba też nie, bo jest niebieskie. Dziedzic ognia zniszczony. Pokonaj starszego kryształu i dusza kryształowego mędrca w nagrodę. Dobra, podbiję sobie trochę głośność, bo mam wrażenie, że było trochę za głośno. Rozpalam to. Leczymy się teraz, uzupełniamy przejściówko. Spoko. I rozejrzymy... A, czekaj, zanim pójdę gdzieś dalej, zobaczmy te dusze. Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Dusza kryształowego mędrca służy do zdobywania... Dobra, to jest ważne. Bliźniacze kryształowi mędrcy byli niegdyś duchowymi przewodnikami uczonych z wielkich archiwów, póki jeden z nich nie sprzymierzył się z nieumarłym legionem. Ciekawe, dlaczego to zrobił. Aha, tutaj nic nie ma. Spoko. Ciekawe mnie, gdzie to mnie zaprowadzi. Nie czeka cię zaplanowane spotkanie. W sensie? O, jeszcze jedna. Znowu ten ziomek. Dalsze przejście. O, come on! Serio? Czemu nagle taki... Boże, straciła. Czemu właśnie zaczęła uciekać? Nie straciła fokus. Migoczący tytanit. Lubię to. On się przydaje do ulepszania na przykład mojego właśnie miecza pustych. O, dobra, czyli co? Tam, jak pójdę, to idę w stronę tych... rozumiem, pierwszego władcy pogorzelisk. A tu... idę w stronę katedry głębin pewnie. O, ładnie. Śmieci mi zostawił. Szkoda. Liczyłem na coś więcej. Nie rozumiem tego, w sensie, leci na mnie, nie wiem, chyba dusze nie lecą i jest taki chwilowy, taki w górę takie niebieskie kreseczki. W sensie wygląda to tak, jakbym se ten... Wygląda tak, jakbym miał tyle buff z tego, pierścienia z kamieniem, ale nie mam go założonego, ale miał to, nie powinien się triggerować w taki sposób, więc nie mocno to chodzi. I nie mówię o tym, co było przed chwilą, bo teraz była normalnie absorpcja duszy. O, set Herolda. Zobaczmy go. Okej, jest gorszy, ale sprawdźmy tutaj. Stalowy hełm właściwy Heroldom Białej Drogi, noszącym wolę dowództwa na pole bitwy. Ten stalowy ochronny ubiór zapewnia wyjątkową absorpcję obrażeń fizycznych, lecz marnie radzi sobie z ciosami obuchem i błyskawicami. Aż dziwne, bo akurat Biała Droga to się to chyba... dość często lubiła używać właśnie zaklęć związanych z błyskawicami. Takie wrażenie przynajmniej.
jesteśmy. A jest, katedra głębi. Dobra. To eksplorujemy ją dzisiaj w takim razie. Jeśli rycerz. Przejście. To lepiej zobaczmy je. To coś na dole. Nic. Też pusto. Trochę szkoda, liczę, że coś tu będzie schowane. A proszę! Jednak jest coś schowane. Łomek tytanitu. No dobra. Będzie na coś więcej, no ale lepszy ryc niż nic. Jeszcze jest przejście. A dobra, to się chyba i tak finalnie wrócę, gdy? Chyba. Mogę iść wyżej do jakiegoś gniazda? Nie, nie jest gniazdo. Tarcza z herbem, okej. Kurde, muszę tą mroczną dłoń sobie wypróbować. Zobaczmy, właśnie jeszcze tutaj, ta tarcza wschód zachód, bo ją zebrałem w poprzednim odcinku, ale opis nie czytałem. Drewniana tarcza ozdobiona starożytnym symbolem dwugłowego orła. Rozmiarem jest bliższa małej tarczy. Tarcze z drewna są lekkie, poręczne i całkiem skuteczne w absorpcji obrażeń od magii. Tutaj drewniana tarcza, podłużna pionowa drewniana tarcza z emblematem białego smoka. Tarcze z drewna są lekkie, dobra, to jest to samo. I tarcza z herbem, ozdobiona herbem rycerska tarcza. To jedna z zaklętych błękitnych tarcz. Mord z herbu silnie redukuje obrażenia od mroku. Oj, też ma... O proszę, jest lepsza! I też ma odparcie. Dobra, no to wymieniamy w takim razie. Lepsza absorpcja ogólnie. Stabilność tylko dwa punkty mniejsza, ale to tak... na wyrost, powiedzmy. Tutaj zobaczmy. No oczywiście dłoń mroku nie ma 100% odporności fizycznych. Ale to bardziej dlatego... wyscenie życia się chyba... Ale dobra, w sumie, bo tu mamy typa. Tu mamy człowieka, więc... powinno się... Dobra, on jest człowiekiem, więc z niego będę mógł wystać zdrowie, więc chęcią bym sobie wypróbował to. Dobra. Okej. Próbowałem. Co jest? A drugi jeszcze się przypamiętał, świetnie. Dobra, żegnam jednego. A teraz jest odporowego rycerza. Czemu masz szybsze ataki? Ja tego nie rozumiem. Widzę, że mój atak sięga, a ja uderzam. Ej, no. Jak się ustawić, żeby go to sięgło? Bo z mi punkty skupienia, ale nic więcej. Ej, no to się to życie, czy nie? Trafi, tak? Czy jest milimetr tak daleko, czy jak? Ja tego nie czaję. No, mam cię. Okej, okay. Wygląda spoko, ale niestety fakt z tego, jak blisko muszę być, żeby to zadziałało, trochę boli. Pajęcza tarcza z tego drugiego typa wypadła. Więc dobra, wracamy do tarczy tej. Tutaj co jest? Kostur heretyka. A to mi wypadło chyba z jednego z tamtych, jak nawalałem w nich. Okej, okay. Może będzie lepszy od tego. Katalizator magii używany i dziedziczony pod pokoleń przez heretyckich czarodziejów. Czarodziejstwo to logiczny model naukowy, a jego siła ściśle zależy od inteligencji użytkownika. Monotonny zaśpiew, skuteczny, nie znaczy kiedy trzymasz. Zmacnia na krótki czas czarodziejskie zaklęcia. Okej, okay, to jest to samo.
Dobra, chylnijmy się w takim razie. Też nie powiem, nie złe to używanie, bo w jedynce akurat używanie mrocznej dłoni miało mi dawać tylko i wyłącznie człowieczeństwo, które mogłem wysysać właśnie z wrogów, ale no i poza tym. Przecież to nie leczyło. Znaczy nie jest też w tej części jakiegoś mega fair. Duże, ale lepsze niż ci. Po prostu jest możliwość podleczenia się po prostu używając tego. Używając tarczy. Miłe pieski. Mógłbym się podleczyć tą dłoń teraz. Wystarczająco blisko. No tak, to nie jest człowiek, Boże. To jest pusty. Czy nie umarły, czy co tam. To jest, nie powiem, troszkę głupie, no ale... Może dusza nieznanego podróżnika, nie... Może co ci powiedzieć? Rozdróżnika, odróżnika, nawet nie wiem. Znaczy to słowo przekręciło. Zobaczenie. Jeden. Drugi jest do skupienia. Tutaj pusto, czyli ewentualnie mogą się tutaj schować po prostu. No i dobra, mamy dwa estusy leczące. Trzy jeszcze. I co, jedziemy dalej. Zobaczmy, co się tutaj kryje. Oficjalnie na pewno. Ten to nie, bo jakiegoś kamikadze chciał się wyrobić. O, ładnie, przywróciło ich miestusa. Aż się pije za to. Gdzieś się podłą chyba. O, fragment estusa, to lubię. Dlaczego oni się teraz modlili? To mnie trochę ciekawi. Okej, kolejne przejście. I to nie jedno. O, trupki! Super! Znowu coś zginęło, nawet nie wiem czego. Pytanie, czy oni będą się wespać w nieskończoność? Ja! Czyli będzie gdzieś to jest nekromanta. To wiem, nie ma nekromanty, oni tak mają trochę się respić. Co widzieliście? Wow, co jest? Nie wiem, czy chcę wiedzieć, co to jest, nie? Znowu! Nie wiem, co to było, odzyskanie skupienia, czy coś? No kurde, zobaczysz, to czym oni odzyskują skupienia. To nie jest przeciwnik. Wielki miecz kata. Niknąca dusza.
Aha, oni wszyscy mogą się takie coś zrobić. Dobra. Pozwolę sobie troszeczkę. O, stój! Masz zapał. Się tak troszkę za ciepło zrobiłem. Czemu się nabija cały czas? Dobra, zaraz, moment! Co tam, czas na sobie? Nie? Nie wiem, serio, czemu mi cały czas kiedy kwota się nabija? Czemu to ciągle idzie w górę? Ja tego nie rozumiem. A to mi pomoże? Zdjąłem to z siebie i nic więcej. Ale coś jest? Ciekawie, czy to było... O, proszę! O, widzę go! Dobra, czyli gdzieś jest tutaj możliwość pogadania sobie z ziomkiem. Tylko pytanie, czy te są teraz obrażenia, czy strzał? Ej, popielna flocha mi się przywróciła, ale nie wiem z czego. Zobaczymy, czy dostanę obrażenia. Trochę podejrzewam, że tak, bo to nie jest ten sam olbrzym na pewno. Co ja mogę wykorzystać go tak od razu? Wyżej. Dobra. Aha, to jest w ogóle więcej tego. Jakoś niemarłego, to lubię. Chyba biała kawa jakąś. Duża dusza nieznanego podróżnika. Kolejna duża dusza nieznanego podróżnika. No i cyk, jest też odzyskany, miło. Tu jeszcze coś jest. Kolejna młoda biała gałąź. Spoko. Najgorsze w tego typu przeciwnikach jest to, że oni niby nie są trudni, ale jak się rzuci na was taka grupa, no to macie przejebane. Bo oni niby nie biją mało, ale jak się rzuci taka grupa... O, kolejne są zyskane, jak miło. To wy nagle nie możecie w ogóle nic ze sobą zrobić, nie? Oho, czyżbym właśnie znalazł wejście do faktyczne wejście do katedry? Żeby na pigułka z robaka. Co to było? Śpełc z konkretnymi obrażeniami. O, a nie! On wyłączył leczenie teraz. Dobra. Trzymaj. Serio?
weź. Wyżej. Okej, bomby trochę odzyskałem. Okej, tu jest dalsze przejście. Kurde, jak ja nie lubię takiego czegoś. Dobra, zobaczmy te drzwi, czy mogę je otworzyć. Nie z tej strony, dobra. A tamten ty coś się jeszcze wyrzucił, super. Czyli te drzwi to jest pewnie skrót. Dobra, ja już żiduję, bo nie chcę długo na czymś takim stać. Każdy tego się wydaje. Co mamy tutaj? Dużo duszy nieznanego podróżnika i dwóch chętnych do śmierci. Tego złodziejaszka. I to nie jednego. Choć trochę mnie ciekawi, co oni tu robią. To skąd? Fajny jest ten pierścień Estusa. O, ciężki bełt, super. Może tamten też zostawił ciężki bełt akurat. Jest to kolejna ta taka, ta? Ja. Do tego talizmanu Lloyda mi się wydaje, bo on właśnie tak potrafił... Nie dość, że miał dźwięk taki sam, to jeszcze właśnie wyłączał leczenie. Proszę, ale i zamówcy nie umarły, żeby się tutaj tak nie zrobiło. To będzie pożytkowy pewnie. Tutaj jest. Blokuje odnawianie Estusa na pewnym obszarze. Narzędzie wykorzystywane do łowów na nieumarłych blokuje odnawianie Estusa na pewnym obszarze. Dawno temu rycerze kapłani Lloyda używali go do polowań na nieumarłych. Choć przechodziec Lloyd został zapomniany przez białą drogę, tradycja łowów przetrwała, a ten talizman pozwala na walkę z nieumarłymi bez obaw o ich ciągłe leczenie się. Okej. Okay. Zobaczmy tutaj... Kurde, może bym z tych czaszek trochę pokorzystał? Bo ich trochę mam... Znaczy, trochę. Lepiej 13, ale... Czasami mogłoby się przydać. Co jest tu? Jutka małaka i... Jutka wyjaszków. Tak, usił bandytów, nie wiem. Gra raz te postacie nazywa złodziejami, raz bandytami, więc ciężko mi stwierdzić, co jest kto. Pusto. Uważaj na lewo. Przejść już będzie. Udało mi się zrobić tak, jak bym chciał. No i proszę, skubaniu. Tak. Czego pilnowałeś? Duszy nieznanego żołnierza. O, jeszcze nie był tam. Ej, ilu was tu było? Cztery? Pięciu? Dobra, zdycha, Jezu! Nie można. No, ale na szczęście mogę się leczyć z zaklęciami, więc nie ma tego złego. Choć zaklęcia mają tutaj niestety drobną wadę, że wymagają po pierwsze punktów skupienia, a po drugie czasu, żeby je rzucić. Dlatego na jednego i drugiego niestety nie mam często w tym. Nie mam często w nadmiarze. Zaczynam też żubić tak. Tego nie kumam, przecież to jest po prostu... Nie, dajesz mi. Unik i od razu rzucasz. Nie, on to już tak się wyciąga. Dobra, jak sądziłem, kamikadę. No i to od razu odzyskane bomby. Super.
Jeden Estus. Drugi Estus. No i teraz liczę, że albo znajdę ognisko, biorę szybko, albo że odzyskam sobie Estusa z czegoś innego. A propos, odzyskałem właśnie Estusa. O, to mogę otworzyć, świetnie. Tutaj nie widzę ogniska niestety. Trochę lipa. Dobra, widzimy się po cięciu. Tu musiałem coś załatwić. Nie mam bladego pojęcia, ale mnie tu nie było, nie? Dobra, Jesus, muszę jeszcze tam zająć. Zyka stusi. I żar. Dobra. Zobaczmy, co się kryje tutaj. Bo brak ogniska troszeczkę mnie martwi. O! Okej. Okej, dobra. O, znowu te slimy. Dobra, one się nie lubiły z ogniem, więc... Dobrze. Chyba zapłon byłby lepszą opcją. Niekosztowny. Talizman pojedynkowy. Czerwone oki, nie wiem jak one, bo kapłan. Zobaczmy tutaj. Zdolności w kontakcie z wrogiem, ciekawe. Narzędzie używane w pojedynkach sądu na krótki czas znosi działanie efektów obszarowych. Rycerze przechodźca Lloyda żyli w strachu przed jego pojedynkami sądu, w których wyroki wykonywane były przez miecz prawa. A propos mieczy, jeszcze ten miecz kata. A Uchigatana też sobie... No nie wiem, czy ją kupiłem, czy znalazłem, ale mam jedno z dwóch. Wyjątkowa katana, będąca dziełem zdolnego rzemieślnika z Krainy Wschodu, idealnie naostrzona klinga, przecina ciało niczym masło, powodując krwawienie. Lecz jednocześnie szybko się kruszy. I umiejętność wstrzymanie. Przyjmujesz wyczekującą pozycję, by potem wykonać wypad ze zwykłym cięciem lub odparcie z silnym atakiem. Miecz katan. Miecz, którym pewien lubieżny kat ściął wiele głów. Ten wielki miecz dokładnie pamięta posługę w rękach swojego byłego pana i odbiera punkty skupienia każdemu poległemu przeciwnikowi. Umiejętność tupnięcie. Możesz wykorzystać swoją wagę, by dokonać wypadku z niskiej, zrównoważonej postawy i wyprawić silne cięcie z obrotu. Ej, fajna rzecz! Pokorzystałbym trochę z tego. Chociaż szczerze, najlepiej byłoby mieć broń, która... leczy za ciosy i regeneruje skupienie, jak tutaj właśnie za pokonanie, ale jednocześnie tarcze, które na przykład, dzięki której mogę odzyskiwać zdrowie. To by było najlepsze combo, ale chyba nie da się takiego czegoś zrobić. No i pika. Ostry grot na długiej rękojeści przeznaczony do pchnięć na duże odległości. Ma największy zasięg ze wszystkich rodzajów broni białej, lecz jej długie drzewce czynią ją trudną w użyciu. Umiejętność szarża. Przenosisz włócznie biodra i szarżujesz na przeciwnika. Użycie silnego ataku w biegu wydłuża zasięg szarży. Dobra. Okej, nawet fajny ten miecz. Okej, no coś tam lekko regeneruje. No ale lepszy rycerz niż, prawda? Okej, czyli tak, to taki, taka niebieska poświata to musi być regenerowanie skupienia. Tylko to się jakoś losowo triggeruje, mam wrażenie. Nie, nie, myślałem, że pojedę wyżej. Zobaczmy, co się tu kryje, może jakieś ognisko. Ok, jest skrót, to na pewno. Czy ja już tu byłem?
Chyba tak, bo są rozwalone te. Chociaż może nie, bo są zamknięte drzwi. O kurde, jest skrót do ogniska! Merciful goddess, mother of the forlorn, who have no place to call their own. Please bear witness to our resolve. Fire for Ariandel. Fire for Ariandel. And the ash to kindle flame. Okej, okay, on chyba jest z DLC-ka właśnie, z popiołów Ariandel. Dobra, nie, daj, gdzie do mnie prowadzi w ogóle? Pokaż mi to. Nie może z tej strony. Jezu, czy tam blisko, czy od tego ogniska, gdzie ja szedłem, wyszedł główną drogą, to bym doszedł tutaj? Bo jeśli tak, to se napluję autentycznie w twarz. Że ja to ominąłem. Okej, okay, tu jest też skrót. Dobra. Pogadajmy. Kaplica oczyszczania. Jak się nazywa to ognicho? Czołem. Wait. You've the same scent as that woman. Then you must be an action one. You must be. You don't know how long I've searched. Okay, powiesz coś więcej? Oh, don't mind me. Didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, I have a kindness to ask of you. My lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to show her flame. A proper flame that will burn the rot away. If you truly are ash, then it must be fire that you seek. Ah, thank you. They of ash never fail. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Co, wciągnie nas, tak jak pan Rolando? Yep. Ashes were two. Ej, to trochę creepy było teraz. To był on? Kępka oszronionego mchu. Spowalnia zamarzanie i leczy odmrożenia. Lekko ciepła, świecąca grudka mchu zmniejsza poziom zimna i leczy odmrożenia. Szron zbiera się w ciele, powodując odmrożenia, które odbierają zdrowie, obniżają odporność i spowalniają tempo odnawiania się energii. Broń przesycona szronem to prawdziwa rzadkość. Najwięcej można jej znaleźć w Mroźnej Dolinie. Jezu, mogę z tym pogadać, no nie wierzę. Ha? Ha? Have you just arrived? Huh?
How very unusual. Just how long has it been? Rejoice, my new friend. For this is a true haven of the forlorn, the cold and gentle painted world of Ariandel. Quick, go along. Find one for yourself. A sweetly rotting bed to lie upon. Yes, of course. You're no exception. We've all seen terrible things. But you're safe now. Let it ease your burden. Ariandel will make a fine home for you. So, go on ahead. Find one for yourself. A sweetly rotting bed. To się powtarza, więc... Idziemy. Zobaczmy, czy my trafiliśmy w ogóle. Poznasz do malowanego... O, okej. Okay. Namalowany świat Ariandel. Okej, okay. Rozpalimy ognicho, ale jeszcze nie będziemy eksplorowali tego miejsca. Bo to jest miejsce z dodatku, czyli coś, co powinno mnie zainteresować, myślę, dopiero mniej więcej w połowie gry, ewentualnie na samym jej końcu. Czy na jej końcówce. Więc póki co... Ja bym się wrócił do katedry. Może tutaj, bo skoro obszedłem od strony cmentarza wszystko i dotarłem do tego miejsca, to spróbujmy teraz iść bezpośrednio i zobaczmy, czy znajdziemy teraz... Dobrze. Alba, to jest ten z tego miecza. Zobaczmy, czy znajdziemy teraz przejście właśnie... To jakby to pierwsze, które powinien znaleźć do tego ogniska. Już miałem mówić, gdzie są typy, nie? Ale oczywiście są. Spróbujmy je pominąć. Dobra, fajne jest to, że ta pasywka tego miecza działa niezależnie, czy zabiję mieczem, czy właśnie zabiję tym. Czy zabiję właśnie... Na przykład czarami. Okej, okay. I czy to jest to przejście, o którym myślę? No dokładnie. Okej, okay. Ziomek, który nas zastał do obrazu, zniknął. Ale proszę, tak blisko byłem znalezienia ogniska i jeszcze tak daleko. Przed tobą przyjaciel, więc teraz radość. W sensie? Co, ktoś jest z tej studni, czy jak? Bo nie kumam. O kurde. Tu. Się z tej gry. No nie. No to nie ma co chodzić z tą studnią, że przyjaciel i tak dalej, no ale spoko. Dobra, spróbuję jeszcze tak leciutko coś przeeksplorować tam na górze, skoro odblokowałem skrót dość przypadkowo, ale skoro odblokowałem, no to ogarnijmy sobie, co się tu kryje. Bo wydaje mi się, że katedra może nie tyle, że jest opcjonalna, ale może warto ją zwiedzić najpierw. Będziemy szli coraz bardziej przez twierdzę Faraona, no to prędzej czy później trafimy pewnie na właśnie te trzy miejscówki, o których wspominał tamten ziomek. Przyjdzie nam zawalczyć właśnie z tymi władcą drzewic. Czyli ze stróżami otchłani. A wolałbym tego uniknąć. Sfera mowa. Tego trzepło bardziej niż te bomby. Aha, nie dostałem damage, ale uniknąłem tego, mimo że go się przesunął. Zdech. Come on! Dzięki stary, że mi przesunąłeś. Bliskie kudy.
zgonu. No dobra, łyka jest tyse. Tak starczy. Jeszcze jedno. I coś po sobie zostawił, jeżeli wypadałoby nie zginąć. O, a te drzwi chyba wiem, dokąd prowadzę.